Edyta Wygonik, list do świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, jakże Cię kochamy. Na Twoje przybycie cały rok czekamy. Przed taką wizytą każdy jest przejęty. Myśli, czy zasłużył na Twoje prezenty. A gdy nam je dajesz, to my Ci mówimy, jak z Twoich podarków bardzo się cieszymy. Dziś chcemy Ci wyznać, jak ubolewamy, że tylko raz w roku Ciebie spotykamy. Bo my, wszystkie dzieci i również dorośli, tak myślimy sobie. Bardzo byśmy chcieli odwdzięczyć się Tobie. Zanim więc prezenty roznosić rozpoczniesz, może sobie z nami choć trochę odpoczniesz. Pomyśl, czy byś nie mógł przybyć do nas wiosną, gdy w naszych ogrodach barwne kwiaty rosną. Byłoby wspaniale, drogi Mikołaju, gdybyś nas odwiedził przede wszystkim w maju. Dalibyśmy Tobie bez, jaśmin i maki, za to, że Ty dla nas jesteś dobry taki. Spotkałbyś jaskółkę i poznał bociana, zobaczyłbyś rosę lśniącą w trawie z rana. A gdybyś tak przybył na letnie wakacje, zjedlibyśmy sobie na łące kolacje, albo zamki z piasku byśmy budowali i po morskiej plaży wieczorem biegali. Zabralibyśmy Ciebie także i do lasu i spędzili dużo, dużo, dużo czasu. Pokazalibyśmy Ci nasze kryjówki, przy tym moglibyśmy podjadać borówki. A gdybyś odwiedził nas późną jesienią, wtedy, kiedy w sadzie jabłka się rumienią, otrzymałbyś od nas koszyk z owocami, drugi z kasztanami albo z orzechami. Moglibyśmy także leżeć na polanie, chyba żebyś wolał wybrać grzybobranie. Pomyśl, Mikołaju, gdy będziesz przemierzał swą śnieżną krainę, czy na pewno nie chcesz spędzić z nami lata? Pytają Cię o to wszystkie dzieci świata, a także nasi czytelnicy i mieszkańcy gminy Psary, którym z okazji tegorocznych Mikołajek Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach życzy wszystkiego najlepszego oraz jak najobfitszych i jak najbogatszych prezentów.